Była taka sprawa, że matka miała przyrodnią siostrę w tym w Ameryce. I ona się dowiedziała, że my jesteśmy, przeżyliśmy wojnę. To my zaczęliśmy być z listownie, w kontakcie. I my powiedzieliśmy, że my chcemy się przejść przez czeską granicę, bo wtedy Żydzi z Polski, jak chcieli wyjechać do Ameryki, to była jakaś tam granica z Czechami, ale była otwarta do pewnego stopnia. To się jechało do Czech, z Czech do Niemiec, pod amerykańską, gdzie i tamte się szło do obozu i stamtąd, jak mogli, to dawali wizy. To myśmy zaproponowali, że to zrobimy. To na mnie, tego nie będziecie mieli dosyć. My załatwimy. To oni załatwili to, żeśmy dostali, tak się mówi, przejazdne wizy. Tak się, jak tak się nie mówi? Słucham? Tranzytowe wizy, tak. Wizy szwedzkie. Ona włożyła pewną ilość pieniędzy w szwedzkim banku, żebyśmy nie mieli problemu do rządu szwedzkiego. Iśmy to dlatego, ja wtedy jeszcze mam dalej polski paszport z tego, bo dostałem paszport automatycznie, mama tak samo i ojciec. Iśmy przyjechali do Szwecji. Ze Szwecji znowu ja wyjechałem pierwszy, dlatego, bo trzeba było czekać 5 lat. Rodzina i mój brat się tam urodził, on się urodził, jest ode mnie 20 lat młodszy. I oni zostali, ja wyjechałem do Stanów. W Stanach miałem wiele takich przygód, taką, inną, owaką, nieważne. Ważne, że summa summarum jest taka, że byłem w amerykańskim wojsku, summa summarum i zostałem dyplom inżynierski. Pracowałem przez pewien okres czasu z dobrymi ludźmi, Amerykanami. Potem założyłem swoją własną firmę. Miałem fabrykę kondensatorów i miałem dwoje dzieci. Co jeszcze tam było? No więc jeździłem po całym świecie. A rodzina została w Szwecji, czy dołączyła do pana? Nie, on dołączyła. Po dwóch latach później. Oni dostali wizy i przyjechali. Mój brat, i wszyscy byli w Ameryce. W Ameryce, tak. Mój ojciec zaczął pracować jako maszynist. Jego wykształcenie było skończone ze szkoły powszechnej. A jakie to było dla was uczucie, jak przyjeżdżaliście do Ameryki? Fantastyczne. A jak Ameryka was przywitała? Ja przyjęła jak ludzi, po pierwsze. Po drugie, że Ameryka była takim krajem i dalej jest, tylko my mamy problemy. Jest krajem takim, że ktokolwiek chce być Amerykaninem i przyjąć amerykańskie konwencje, to jest welcome. Jest przyjęty jak nie jako człowiek, tylko jako partner. I do pewnego stopnia tam jeszcze istniał wtedy antysemityzm też. Dlatego pamiętam, mój wujek był bardzo religijny, to też to jest inna historia, ale to jest zupełnie... On miał taki dom letni, który był poza Nowym Jorkiem. I on co piątek wieczorem jeździł tam samochodem i zabierał mnie, bo to był letniskowy dom i tam był basen i to był... Okej. Zwykle, kiedyśmy przejeżdżali przez miasto, które się nazywało Ridgewood, to mi zawsze mówił: To jest restricted miejsce. Co to znaczy? Żydzi nie mogą tam mieszkać. To było w roku 1947. Jeszcze wtedy istniało pewne sprawy. Do tego stopnia, że miałem przyjaciela, który był inżynierem. I on mówi do mnie: ej, słuchaj, no, ja dostałem posadę w IBM. Chcą mnie przyjąć. Ten coś się zwariował? Pójdziesz do IBM? Żyd? Nie będziesz mógł nigdzie iść, tylko będziesz inżynierem przez resztę życia, na tym koniec. Oczywiście głupi byłem, bo już się stał kierownikiem całej fabryki, bo to inna para kaloszy. Ale wtedy jeszcze istniała taka mentalność, że coś takiego istnieje. Ale ja byłem w wojsku, ja pamiętam, tylko miałem jeden raz problem, bo tam był jakiś chłopak, który grał na, jak to się nazywa, na gitarze i zawsze śpiewał. Takie z chłopskiej rodziny z południa. Ja się z nim zawsze drażdziłem.
Drażniłem się zawsze przez cały czas. Raz mi powiedział, ty Żydzie, przestań. To było moje doświadczenie z żydostwem w Ameryce.